Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek, w związku z tym, że jest bardzo ciepło, wczoraj było burzowo, chciałabym przyjrzeć się takim zapachom bardzo cytrusowym, bardzo świeżym, które właśnie sprawiają, że jesteśmy takie ocucone, pełne świeżości i mimo takiej lepiącej, gorącej pogody znajdujemy te zapachy bardzo pomocne w upałach. Także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy świeży odcinek. W intro dzisiejszy odcinek będzie o świeżakach, czyli takich zapachach, które pomagają nam przetrwać upałę albo takie bardzo wilgotne dni, kiedy lepimy się i chciałybyśmy być bardzo odświeżone, takie, które dodają też energii, ale oczywiście znajdujemy je bardzo pomocne pomagają nam przetrwać jakby te upały i takie wilgotne, bardzo dziwne pogody, takie właśnie tropikalne trochę. No i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było przedstawić tu taką moją piątkę, która jakby jest tu ze mną cały czas i chętnie sięgam po te zapachy, kiedy właśnie jest niesamowicie gorąco, a przy tym taka pogoda trochę tropikalna. Przyniosłam tu taki jeden zapach, który znowu kupiłam. Właściwie jest to dezodorant, ale jest to jeden z moich ulubieńców. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałam w perfumerii, uwielbiałam tą linię, kiedy wyszła. To jest Eau Ressourcante, czyli taka oaza spokoju, kiedy przynosi nam ukojenie zmysłów, ukojenie w ogóle całego ciała i chętnie sięgamy po ten przepiękny zapach, bo jest też woda. Słuchajcie, się spsikam od razu. Uwielbiam, uwielbiam. Teraz była promocja Clarence'a, więc sobie zafundowałam na lato, bo zaczynają się właśnie takie upalne dni, a wybieram się też gdzieś bardzo upalne miejsce niedługo, więc już sobie zbieram, tak przygotowuję takie rzeczy, które będą mi niezbędne. Słuchajcie, w głównych nutach jest tutaj bazylia, jest też irys, no i oczywiście drzewo cedrowe, które dodaje takiej świeżości, takiej szyprowości. I zastanawiałam się, jest jeden składnik, nazywa się sarsaparilla, który nie bardzo wiem, co to jest. Sprawdzałam sobie tak ogólnie tutaj w Google i na Wikipedii, więc jest to coś takiego jakby medyczny środek, taki drink, który był medyczny, taki uspokajający, a jednocześnie miał jakieś takie walory pewnie lecznicze. Bardziej tu chyba chodzi o korzeń imbirowy albo korzeń właśnie taki, który dodaje takiego wigoru, uspokaja zmysły, no i sprawia, że jesteśmy bardzo czyste, bardzo zrelaksowane, a przy tym przygotowane na takie upały, bo jest to jeden z takich zapachów. Oczywiście to ja mam dezodorant, słuchajcie, kupiłam sobie specjalnie, bo jest w mniejszej pojemności. Jest oczywiście woda toaletowa i słuchajcie, w zasadzie to taka woda do ciała i przepiękny, przepiękny balsam oraz taki krem do ciała, który bardzo uwielbiam. Powiedzcie mi, czy używacie. Jeszcze jest od Damizon, przepraszam za moją wymowę, ale w tej chwili nie mogę tego wymówić, czyli taką dynamiczną, świeżą jest. Wyjdzie teraz nowy zapach, troszeczkę taki bardziej męsko-koloński, który właśnie chcę bardzo powąchać. No, ale o resursą jest moim ulubieńcem. Kolejnym tutaj zapachem, który jest ze mną bardzo długo, ja go właśnie używam na takie specjalne okazje i w zasadzie na takie gorące, wilgotne dni, to jest to Sky Blossom Michaela Korsa. Przepiękny, przepiękny zapach, który mi się kojarzy trochę z Dolce & Gabbana Light Blue. Coś cudownego, jest to zapach niesamowicie świeży, głównymi nutami tutaj jest oczywiście bergamotka, nie obyłoby się tutaj mieć świeżaka bez bergamotki czy sycylijskiej cytryny. Jest, słuchajcie, też mango i oczywiście poniosł frezję z nutami piżma. Ten zapach naprawdę, on nie jest identyczny jak Dolce & Gabbana Light Blue, chociaż trochę mi jakby... Chciałabym nabyć może tą Dolce & Gabbana jeszcze raz, żeby po latach, kiedy nie używam tej wody, tego zapachu, jakby przygotować się, otworzyć zmysły na ten zapach i jeszcze raz go jakby oszacować.
Ale to jest jeden z takich cudownych zapachów, które naprawdę dodają Wam mega świeżości, takiej czystości, świeżości, bym powiedziała nie nagranej świeżości, a przy tym przygotowują Wam właśnie na taki piękny dzień, na wakacje, bo on się świetnie sprawdzi właśnie na wakacje i takie było jakby zamierzenie tu Michaela Korsa z Sky Blossom, żeby przywitać i wymarzyć sobie to piękne niebo. I oczywiście taką sielską, wakacyjną, sielski wakacyjny krajobraz. Kolejnym zapachem, który ja bardzo chętnie znowu sięgam właśnie na takie upały, to jest niezawodny i czuję od moich koleżanek, to jest Chanel wersja Offresh. Offresh moim zdaniem jest takim fajnym zapachem zbalansowanym tutaj, który ma nuty bergamotki, ale też kwiatowe, bo oczywiście jest w nim słuchajcie, i lemonka, i cedr, który dodaje takiego wigoru, i takie nuty hiacyntowe, czyli takie wodne, akwatyczne, które sprawiają, że czujemy się właśnie tak świeżo. No i oczywiście dodaje takiego wigoru też różowy pieprz, troszkę jaśminu, oczywiście znowu jest irys, no i nutka wetiverowa. Czyli taki jest bardzo sparkly, taki jest właśnie niesamowicie wibrujący, ale też mega, mega świeży, taki słoneczny zapach, który dodaje nam przy tym klasy, bo jest to taki bardzo klasyczny zapach świeży, ja bym powiedziała bardzo dystyngowany jak na taki świeży, może tak bym ujęła. Także on zawsze należy do moich ulubieńców, jest przecudnym zapachem właśnie, żeby walczyć tutaj z takimi upałami, a nadal czuć się świeżo. Ja pamiętam, że ja od dawien dawna zawsze używałam właśnie, żeby jakby się odświeżyć i ten zapach tak jest postrzegany. Następnym zapachem jest tu mój ukochany, taka perełka wśród zapachów Chanel, a mianowicie Crystal Overte. Kto ma ten zapach, wie, że to jest po prostu przepiękny, szyprowy zapach, który jakby przypomina nam tutaj, daje takie poczucie zapachu jak skoszoną, jak świeżo skoszoną trawę. To jest właśnie taki wibrujący, zielony, niesamowicie świeży, aromatyczny, z lemonką Amalfi, jest bergamotka, co ja najbardziej lubię. Powinnam tu przynieść jeszcze Sole di Positano, oczywiście mój ulubiony Tom Ford, i jest też Neroli, czyli kolejna dawka tutaj wszystkich tych cytrusów, jest magnolia, oczywiście znowu irys, bo wszystkie te irysowe zapachy, takie właśnie cytrusowe i z juzu, czy właśnie tutaj z bergamotką, dają takie poczucie właśnie wibracji, takiej świetlistości, a przy tym niesamowitej świeżości, dodają właśnie takiej energii. Ten zapach jest przecudny, powiem Wam. Ja na początku w ogóle nie lubiłam krystal, ale krystal Overte jest właśnie taki hiacyntowy, świeży, a przy tym, no mówię, ja mam od razu obraz świeżo skoszonej trawy, gdzieś tam o poranku, kiedy jeszcze jest ta rosa właśnie na trawie. Przecudny zapach, jeżeli chcecie pachnieć właśnie takie, pachnieć bardzo klasycznie, świeżo, ale przy tym bardzo elegancko, to jest właśnie taki zapach. No i ostatnim zapachem będzie to taki zapach trochę drapieżny, o którym dawno nie mówiłam, a który ja uwielbiam i jest przecudnym tu też zapachem, a mianowicie mniej znany i dość tani, słuchajcie, zapach. O, jest taka korona tutaj, a więc Very Wong Rock Princess. To jest taki buntowniczy zapach, bardzo owocowy, ale słuchajcie, on mi zawsze przypominał, jak go psikałam, jakbyśmy otworzyły tutaj prosecco albo szampana właśnie. I taki zapach jest, on ma wanilię, ma czekoladę, słuchajcie, jest tu taki, no jest tu jabłko, więc to takie kwaśne, ale pozytywnie kwaśne, czyli takie sfermentowane jabłko, jest lilia wodna i jest też brzoskwinia, i taki brzoskwiniowo-prosekowy ten zapach jest. On jest przecudny, ja go nie mogę Wam jakby tutaj dokładnie opisać, ale jeżeli lubicie takie właśnie wody brzoskwiniowo-cytrusowe i tak jak mówię, tu jest jabłko i to jabłko daje ten posmak właśnie taki prosecco, taki szampański. Bardzo fajny, buntowniczy zapach dla młodych duchem, ale on mnie też zawsze odświeżał i dodawał takiego pazurka właśnie, bo nie jest bardzo
prostym zapachem, być może jest prostym, ale w moim znaczeniu naprawdę, jeśli chcecie takie wibrujące, iskrzące zapachy, to Rock Princess Very Long jest takim zapachem, po który powinniście sięgnąć. Piękna też butelka. I ja zawsze zastanawiam się, dlaczego tak mało ludzi sięga po ten zapach, bo moim zdaniem on jest przecudny. I na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Powiedziałam Wam o takiej piątce zapachów właśnie tutaj, które uważam, że są świetne i chcemy walczyć z tymi upałami, a czuć się elegancko, dystyngowanie, czyli bardzo świeżo i buntowniczo z pazurem. Także przyniosłam tu takich 5 moich propozycji. Jestem ciekawa, które zapachy należą do Waszej takiej magicznej piątki. Zapraszam do komentarzy i oczywiście zapraszam Was do ostatniego mojego filmu. Ja nie wiem, co się stało, niedużo ludzi ogląda o wegańskich perfumach, przecież to są perfumy na czasie i moją kochaną Tinarę. Także zapraszam Was do szerowania, do subskrybowania, do komentarzy, słuchajcie, i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!